Spotykamy się dzisiaj po raz kolejny na trasie Odkrywcy Lubelskich Parków Krajobrazowych. Jest to akcja edukacyjno-informacyjna o lubelskich parkach krajobrazowych, organizowana właśnie przez Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. Oczywiście patronatem honorowym dzisiejszą akcję objął marszałek województwa lubelskiego, pan Jarosław Stawiarski. Jak kolejny przystanek na naszej trasie wskazuje, zapraszamy młodzież, dzieci, mieszkańców do tego, aby zapoznali się z działalnością Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych, z przyrodą, atrakcjami, ścieżkami edukacyjnymi. Także mamy stanowisko informacyjne o parkach krajobrazowych, gdzie można pobrać bezpłatnie przewodniki, mapy, informatory, albumy o parkach krajobrazowych. Zapraszam również do stoiska edukacyjnego, gdzie przygotowaliśmy dla mieszkańców, dzieci, młodzieży gry, zabawy, puzzle. Jest też stoisko warsztatowe, gdzie można sobie na własne potrzeby pomalować torbę. Konkurs ogłosiliśmy przed naszą akcją Odkrywcy Lubelskich Parków Krajobrazowych w trzech kategoriach. 1-3 roczniki, 4-8 i szkoła ponadpodstawowa. Wpłynęło ogółem sporo tych prac, ale wyróżnialiśmy 3 pierwsze miejsca plus po 2 wyróżnienia. Matematyka dla najmłodszych, 1-3, drzewo w krajobrazie. Sandra Potocka pierwsze miejsce zajęła. Dla szkoły ponadpodstawowej nadbużański krajobraz. Martyna Dacewicz z klasy 7A, ze szkoły ponadpodstawowej Ingrid Wasilewska. Nagrody zostały tu ufundowane przez Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych. Również zapraszam na naszą stronę parkową Lubelskie Parki, gdzie też informacje o wydarzeniach, o naszych publikacjach, gdzie można ściągnąć sobie i wydrukować mapę, przewodnik o danym parku.